Witam, mili Państwo, po koncercie pana Liu Bruce'a. Witam serdecznie. Proszę Państwa, będę teraz mówić o tym, czym są bisy po koncercie, jaką szaloną wagę mają w całym wydarzeniu muzycznym. Po bisach człowiek jest tak wspaniale zbudowany do życia, tak odradza się jego psychika, jest po prostu olśniony dziełem, którego wysłuchał, do tego stopnia, że o niczym innym myśleć nie może. Pozostaje w ciszy, w skupieniu, jeszcze w uszach mając muzykę, muzykę, którą słyszał. A bisy są koroną koncertu, a więc ukoronowaniem całego występu. Mili Państwo, zajmę się tym tematem teraz. Czym są bisy dla nas? Jak to wpływa na nasz rozwój wewnętrzny potem po wyjściu z koncertu? Proszę Państwa, jestem olśniona bisami pana Bruce'a Liu. Nic nie mogę robić, po prostu tylko o tym myślę i trwam w zachwycie. Trwam w ciszy, zachwycając się jego muzyką, muzyką pana Bruce'a. A on gra Chopina, czyli autentyczne dzieło, którego wymiar dopiero poznamy za jakiś czas, jak przeanalizujemy wszystko. Wszystko, co zdobyliśmy po jego występie na całym konkursie chopinowskim, podczas wszystkich etapów. Ale to był konkurs, skupienie uwagi na zaprezentowaniu się od najlepszej strony. A teraz będziemy słuchać pana Bruce'a Liu, wyzwolonego z więzów konkursowych, wolnego człowieka. Czyli państwo wiecie, co nas czeka? Raj duchowy. On będzie grał wyzwolony z więzów stawania w porównaniach z innymi. Będzie sam, jedyny, z muzyką i będzie muzyką. Pozostańmy w ciszy i spokoju. Teraz po konkursie